10 w sprawie wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zakopiańskiego zawitu. Są dwa wnioski. Pierwszy, bardzo istotny, ogólny. Wnioskuje się o uwzględnienie uwagi. Zmniejszenie minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy dla obszaru MNU 1, MNU 2, MNU 3 przy ulicy Zakopiańskiej, obszarów MNU 4, MNU 6 przy ulicy Zawiłej i obszaru MNU 7 przy ulicy Sieckiej wskaźnika równego 0,8 do 0,2. I w punkcie drugim wnioskuje się uwagę, aby rozdział 2 ustaleń dotyczący całego obszaru planu, paragraf 8 punkt 2 usunąć. Zaproponowane parametry zabudowy nie spełniają podstawowego celu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zakopiańskiego zawiłej, mającego chronić istniejącą zabudowę jednorodzinną. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Proszę bardzo. Można? Ja mam tutaj jedną wątpliwość, tylko oczywiście ten wskaźnik 0,8 jest stanowczo za wysoki. Ja tego nie kwestionuję, zresztą o tym była mowa w czasie dyskusji publicznej. Natomiast zmniejszenie z 0,8 do 0,2 obawiam się, że nie przejdzie. I pytanie, czy tutaj nie lepiej dać na przykład współczynnika 0,4 albo nawet 0,6. Jesteśmy otwarci. Ja bym proponował, żeby powiedział się tu kolega Mieszkańca. Akurat ja tutaj zwracać mu uwagę na ten współczynnik. Czy Rada Miasta może zrobić to, co zechce, bo to takie ma prawo, więc może to wziąć taką uwagę pod siebie lub może zupełnie uważać, rozpatrzeć to negatywnie. Kwestia jest taka, plan zakłada, mamy chronić istniejącą zabudowę. Żeby nawet zrobić jakąkolwiek analizę, no to podobno zostało zrobione, kiedy był sporządzany plan, jaka ta zabudowa istnieje rzeczywiście. Ja osobiście mam niewielką działkę i jakbym się może ponaciągał i coś pokłamał, to może bym się gdzieś tam udało mi się zmieścić w 0,7. Natomiast są też działki na terenie zabudowane, gdzie ten współczynnik może być rzeczywiście 0,2. No to jest mowa, jeżeli tutaj plan zakłada minimalną działkę 5 ar, to żeby uzyskać minimalny współczynnik zabudowy, ten wskaźnika zabudowy 0,8, no to należałoby mieć 400 metrów kwadratowych powierzchni budynku przy 5-arowej działce. Jeżeli tu są starsze budynki, no a takie mamy, to można przyjąć, że no przynajmniej ktoś ma około 10 arów działkę. To w tym momencie ten wskaźnik zabudowy na poziomie 0,8, no to mówi mu, mamy mieć 800 metrów tej powierzchni. Wie pan, ale ja tego nie kwestionuję, z tym, że ja mówię o tym, co było na dyskusji publicznej. Ja o tym mówiłem na dyskusji publicznej, że ten współczynnik jest za duży. Odpowiedź, jaką uzyskałem, to taka, że chcemy, żeby to było ładne, duże i no nie za bardzo była mowa, znaczy jakakolwiek chęć do zmniejszenia tego. Jest to w tym momencie no, nie za bardzo oczywiście sensowne. Natomiast tak jak powiedziałem, trzeba tutaj przede wszystkim się też skoncentrować na uzasadnieniu. Bo w tym momencie myślę, że to jest też bardzo ważna rzecz. Jeżeli Państwo napiszecie 0,2, ja sobie zdaję doskonale sprawę z tego, że 0,2 przy działce 5-arowej to jest 100 metrów i że to jest stary dom. I prawda, jeżeli my go chcemy tam troszkę rozbudować, to może być coś takiego. No, remont anioł akurat to nie wchodzi w plan, bo to jest zupełnie inny temat, natomiast jakaś rozbudowa, która wymaga pozwolenia na budowę. No, tak jak powiedziałem, nie było tam chęci nawet jakiejś specjalnej do zmiany tego 0,8, więc jeżeli zrobicie Państwo taką uchwałę, oczywiście możecie taką uchwałę zrobić, tylko tak jak powiedziałem, tu trzeba to bardzo dobrze umotywować. No tak to kwestia, wygląda. Tylko, że jeżeli tytuł planu ma chronienie istniejącej zabudowy, a ktoś narzuca w planie współczynniki, które zupełnie przekreślają. To znaczy, pan nie musi tego rozbudować. Problem leży w tym, proszę, że... Proszę Państwa, jeżeli byśmy chcieli dyskutować, to dobrze, ja bym zaproponował parę minut przerwy i panowie jeszcze fachowo przedyskutujecie. Tak, bo nie ma sensu bąka zrobić. Ogłaszam 5 minut przerwy. Rozumiem, bo pytałem się, tak, powiecie, co ten wnioskodawcy, zresztą, którzy byli autorami tego
paragrafu, który został przedyskutowany. On dosyć, że tak powiem, dogłębnie utrzymują to, żeby 0,2. Mamy świadomość tego, że być może jest to po prostu bardzo idealistyczne. Natomiast chcę przypomnieć, że wiele naszych inicjatyw były związane z cyframi, które nie mieściły się kiedyś. Że zaczynamy, znaczy w ogóle jakieś optymalne myślenie urzędników. Chcę przypomnieć taką kuriozalną sprawę, jaką są praktycznie współczynnik parkingu, miejsc i tak dalej. Zaczynaliśmy od 0,6, już wierzą urzędnicy, że powinno być jedno auto na jedno mieszkanie, a nawet momentami już dają troszeczkę większe współczynnik. To jest już sprawa bardziej, że tak powiem, życiowa tutaj, z uwagi na to, że ja rozumiem, że to przekreśla możliwość rozbudowy, nowej budowy domu takiego jednorodzinnego, bo w tym momencie, jak to będzie obowiązywało, no to w tym momencie po śmierci technicznej ktoś sobie może zbudować tylko zabudowę, minimalną zabudowę metrą 0,8, czyli zdecydowanie musi coś tam powiększyć. Tak, musi mieć ten. Bez tego my nie wprowadzamy autobudowki. My utrzymujemy dotychczasowe dzisiaj. Dziękuję. Czy są głosy w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna. Przystępujemy do następnego projektu uchwały. Kolejny projekt uchwały zarządu punkt 11, dział 2877.